Hejka, ja jestem Maja i cieszę się, że tutaj jesteś. Trochę mnie tutaj nie było, aczkolwiek teraz już do Was powracam z listopadowym wrap-upem i do tego wrap-upu dorzucę też kilka wcześniejszych pozycji, które po prostu przeczytałam we wcześniejszych miesiącach, ale nie było ich zbyt wiele, dlatego nie nagrywałam dla Was żadnego osobnego filmiku. Więc co? Więc wydaje mi się, że możemy zaczynać i zacznę od jakby najświeższych książek, czyli książek, które przeczytałam właśnie w listopadzie. Więc słuchajcie, na pierwszy ogień pójdzie książka Riley Sagera, czyli najnowsza nowość. Tylko ona została, kolejny thriller. Wydaje mi się, że ogólnie gdzieś tam miałam taką myśl, że mogłabym stworzyć filmik właśnie a propos wszystkich książek Riley Sagera, które są wydane w Polsce, bo wydaje mi się, że mam przeczytane wszystkie. No ta książka jest moją szóstą tego autora, więc może ciekawie by było porozmawiać o każdej z nich i stworzyć jakiś taki właśnie ranking jego książek. Niemniej, przechodząc właśnie do tej konkretnej pozycji, o czym opowiada ta książka? Mamy oczywiście główną bohaterkę, która nazywa się Kit. Tak, Kit McDear. W ogóle życzcie mi też powodzenia, żebym po prostu pamiętała, o czym były te książki i żebym mogła celnie je dla Was przedstawić, bo też jestem teraz przeziębiona, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. W każdym razie, mamy tą główną bohaterkę Kit i książka zaczyna się tak, że wiemy, że Kit poszukuje pracy, że ogólnie jest taką opiekunką osób starszych, jest zatrudniana przez agencję po prostu pośredniczącą w znajdowaniu pracy. Jej jest ciężko znaleźć pracę z racji swojej przeszłości. Została o coś oskarżona, ale dowody nie zostały jej koniecznie przedstawione, więc jakby sprawę umorzono, ale wiadomo, wiecie, miasteczko, publiczność, ludzie pamiętają. Patrzą na nią przez taki, wiecie, pewien pryzmat jakiejś tam publicznej oceny i osądu. W każdym razie, słuchajcie, z racji tego, że właśnie jest ten osąd, to ona nie ma też ciekawych propozycji tej pracy. I zostaje jej zaproponowana, słuchajcie, praca do opieki nad starszą, gdzieś tam ponad 70-letnią właśnie starszą panią, która się nazywa Lenora Hope. I jak ona właśnie się dowiaduje, że miałaby się nią zajmować, to jest zszokowana z racji tego, że ona nawet nie wiedziała, że ta postać jest prawdziwa. A dlaczego? Bo kiedy ta Kit była dzieckiem, to dla niej Lenora Hope była taką postacią a la legendą. Bardzo tajemniczą, dzieci straszyły się pewną rymowanką, pewnymi opowieściami a propos niej. I tak naprawdę, z racji tego, że główna bohaterka ma ponad 30 lat, więc ta różnica wieku jest pomiędzy tą starszą panią a nią, to ona tak naprawdę nigdy się nie zastanawiała, że właśnie ta Lenora Hope tak naprawdę żyła. A ja Wam przytoczę tą rymowankę, bo uważam, że ona jest na tyle ciekawa, że mnie by zachęciła do przeczytania tej książki. Gdy Lenora Hope 17 skończyła, na kawałku sznura siostrę powiesiła. Ojca nożem zadźgała, matce życie odebrała. To nie ja ich zabiłam, Lenora wołała, lecz z całej rodziny tylko ona została. Tak, ja bardzo lubię w ogóle tego typu rzeczy, że tak kreatywnie i jakby wiecie, tak jakby historia w historii mamy też zawarty tytuł tej książki. Bardzo to lubię, jak przeczytałam tą rymowankę, to miałam takie tak. I w sensie nie chodzi o to, bo ta rymowanka wiadomo jest brutalna, ale no super, uważam, że super wymyślona i świetnie też dająca jakby takiego jeszcze głębszego smaku tej całej historii. No więc mamy właśnie tą główną Lenorę Hope, mamy Kit, która za bardzo możliwości nie ma, a bardzo potrzebuje pracy, więc oczywiście co się musi stać? No, musi taki przyjąć tą pracę i poznać samą Lenorę Hope, która swoją drogą jest sparaliżowana i potrafi tylko poruszać jedną lewą ręką i właśnie za pośrednictwem tej lewej ręki, jedynej jej sprawnej, postanawia przekazać swoją historię, prawdziwą bądź nie, właśnie Kit, za pomocą maszyny do pisania. I tak jakby tworzy się ich wspólna historia. I na tym właśnie zakończę tą fabułę. Jeżeli chodzi o moją opinię, to wydaje mi się, że słuchajcie, według mnie to jest najbardziej skomplikowana książka Riley Sagera właśnie pod kątem fabularnym. I czy to jest jakby negatyw czy pozytyw? Dla mnie w sumie neutralnie. Stwierdzam jakby
fakt w moim, no moją opinię po prostu. Natomiast ona jest no, zrealizowana bardzo dobrze, oczywiście wciąga, oczywiście czuć pióro samego Riley Sagera, którego ja bardzo, bardzo właśnie lubię. Nie wiem, on ma coś naprawdę w sobie tak charakterystycznego, że mnie jego historie bardzo mocno wciągają i z racji tego, że właśnie przeczytałam już kilka jego książek, to da się wyczuć jego takie, wiecie, takie pewne motywy, które on po prostu lubi wykorzystywać. Czyli najczęściej są to główne bohaterki z niedoskonałą, nikt nie ma doskonałej przeszłości, ale z tym bardziej taką z przeszłością problematyczną, z pewnymi traumami. Tak więc no to są bohaterki, które on lubi nam kreować. No i też charakterystyczna dla niego jest pewna grupka postaci. Jakby powikłania, połączenia, które między nimi są, historie, jakimi oni są obdarzeni, jak one się przeplatają, no mogą niejednokrotnie nas zadziwić. No i w tej książce plot twistu nie mamy tylko jednego. Jest ich wiele i właśnie tu się pojawia pytanie do mnie, czy nie za wiele. Wiecie, jak dla mnie, sam bym mogła powiedzieć, główny plot twist jest na tyle bardzo duży i tak zaskakujący, że jak dla mnie on był już jakby trudny do przyswojenia i do pewnego obrócenia sobie w mojej głowie, co się właśnie wydarzyło. Bo wiecie, czyta się całą książkę, no pewne spostrzeżenia ma się, w głowie układa się pewna historia pod kątem jakimś tam chronologicznym, a nagle mamy to wszystko odwrócone do góry nogami. No a to nie jest właśnie jeden plot twist. Potem mamy drugi, trzeci, czwarty i znowu to mamy wszystko odwracane, więc można się w tym mocno pogubić. Ja swoją drogą chyba w tej książce... Czekajcie. Tak, po skończeniu właśnie tej książki wszystko sobie tu rozpisałam, jakby co, to jest tylko rozwiązanie jakby całej tej historii i sobie po prostu rozpisałam, żebym mogła powiedzieć, że okej, ja tą książkę zrozumiałam i czy ja to kupuję, czy nie. No i pytanie, czy to kupiłam? No raczej tak, no to było przemyślane. Czy by takie coś było możliwe w prawdziwym życiu? Nie wiem, raczej... Nie, chociaż i zapewne gorsze i bardziej, wiecie, niesamowite historie dzieją się za życia. Natomiast moja opinia po prostu jest taka, że dla mnie tych plot twistów na samym końcu było już za dużo. Że mogliśmy, wiecie, skupić się na takich tych, nie wiem, no dwóch, trzech maksymalnie, ale jak już jeden jest bardzo duży, to dla mnie było tego już po prostu za wiele i wręcz mogłabym rzec, że już przy końcu wyszło to aż karykaturalnie, że po prostu ja aż się z tego zaśmiałam, co tam aż powychodziło i może to było właśnie troszkę przesadzone. Ale tak, ale ogólnie książkę oceniam jako bardzo dobrą, świetna rozrywka i no mi się ogólnie podobała. Czy jego najlepsza? Dla mnie nie, ale dobra. Tak, więc bo jak ja tak będę się rozgadywała o każdej tutaj książce, to powodzenia. Ale następnie, słuchajcie, w listopadzie sięgnęłam po bardzo aromatyczną powieść, czyli Hisashi Kashiwai, Kamogawa, Tropiciele smaków. Bo jak coś, to Kamogawa to jest też tytuł, bo można by pomyśleć, a nuż, że jest to autor. Tak. Natomiast słuchajcie, nie ukrywam, przyciągnęła mnie też okładka, bo jest bardzo taka aromatyczna i miałam ochotę na coś takiego pełnego, wiecie, że Anusz przeniesie mnie właśnie w jakieś takie, nie wiem, może pewnie takie smakowe doznania, jakieś zapachowe wspomnienia i wiecie, jakoś tak, że mi się zrobi sensualnie miło. I tak, i zrobiło mi się bardzo, bardzo miło. Słuchajcie, jest to naprawdę stosunkowo krótka powieść, a opowiada o tym, że ojciec z córką mają małą taką restauracyjkę, gdzieś, słuchajcie, na uboczu. Ona jest trudna do znalezienia. Mają tylko bodajże jedno gdzieś tam ogłoszenie w gazecie, że takie miejsce istnieje, ale nawet nie mają w tej gazecie podanego adresu tej knajpki, bo wychodzą z założenia, że kto ma do nich trafić, to trafi. No i tak właśnie poszczególni goście trafiają do tej małej restauracji, a sama w sobie ona jest magiczna po pierwsze, bo niezwykle ojciec, ten główny bohater, Nagare Kamogawa, gotuje. On niezwykle gotuje i jakoby on
umie przenosić ludzi w czasie, ale nie dosłownie, tylko za pośrednictwem tych potraw, z racji tego, że właśnie on na zapleczu w swojej knajpce prowadzi wraz z córką jakby taki, można by powiedzieć, jedzeniowy gabinet śledczy. Czyli ludzie, którzy chcą odnaleźć jakąś potrawę ze swojej przeszłości, ze swojego życia, ze swoich wspomnień, mogą się do nich zgłosić i oni właśnie taką potrawę starają się zrealizować, odwzorować i właśnie w ten sposób przenieść tego gościa do przeszłości, prawda? Także ogólnie pomysł na fabułę, bardzo taki, wiecie, no smaczny, prawda? No smaczny. Ta książka jest napisana z jednej strony prosto, a z drugiej ma w sobie coś głębszego. Jak dotąd jest to jedna z najlepszych książek literatury azjatyckiej, jakie przeczytałam. Po prostu mam do niej jakiś taki sentyment, bo w momencie, kiedy ją też skończyłam, to wiecie, miałam ochotę po prostu na różne rzeczy, na przykład na japońskie sake, właśnie na winko i też pamiętam, że jak ją skończyłam, to wtedy sobie zrobiłam taką kolację sama ze sobą, że kupiłam sobie jakieś w Biedronce, wiecie, napój winopodobny, ale niby japoński, nie było to sake, ale wiecie, cokolwiek, jakiś taki smaczek, zrobiłam sobie jakieś takie bruschetty, zapaliłam świeczki, wiecie, włączyłam jazzik i miałam tą książkę obok, także bardzo miło wspominam, a dzięki niej, wiecie, ona mnie zainspirowała właśnie do takiej aromatycznej kolacji, więc to super. No i też właśnie mi się podoba ten konspekt, no, przenoszenia ludzi w swoje wspomnienia właśnie za pośrednictwem smaków, że każdy z nas ma właśnie taki smak, do którego chciałby, nie wiem, powrócić, a do którego już nie może powrócić. I jak właśnie potrawy przygotowywane najczęściej przez dla nas tą wyjątkową, jedyną, najważniejszą osobę, są bardzo, bardzo ważne i no niekiedy jak możemy na to nie zwracać uwagi, a jak potem nam tego bardzo brakuje i już nie spróbujemy drugiej takiej samej potrawy, tylko każda jest oryginalna na swój własny sposób, bo jest przygotowywana właśnie przez tą jedną dla nas najważniejszą osobę. Więc tak, to jest moja konkluzja, polecam. Następnie w ferworze kultury azjatyckiej sięgnęłam po książkę Pójdę Sama, Chisako Wakatake. Proszę, pozachwycajmy się tą okładką. No piękna. No starsza pani, tutaj w tle miasto, no tutaj wiśnia kwitnąca. Pięknie. I to, jak tamta była, Tropiciele smaków była książką jedną z najlepszych azjatyckich, które czytałam, to ta jest najlepsza. Do mnie, słuchajcie, ona trafiła bardzo, no bardzo. Mamy historię. Kurczę, no właśnie to jest historia jakby z jednej strony przekazywana nam przez starszą panią, a z drugiej przez jakby takiego bezosobowego narratora. To się, wiecie, tak przeplata. Natomiast słuchajcie, jest starsza pani, która przedstawia nam swoje myśli a propos właśnie swojego życia. Różne dywagacje, różne rozważania, ale to jest, nie wiem, zrobione w sposób tak prawdziwie jakiś namacalny. Ja tą kobietę byłam w stanie, wiecie, tak poczuć, no po prostu w swojej wyobraźni sobie zwizualizować, poczuć do niej jakieś emocje, że nie była mi ona obojętna. Po prostu, nie wiem, ja słyszałam jej głos w swojej głowie. A bardzo pewnie pomógł w tym zabieg, który jest użyty w tej książce, a mianowicie fragmenty, które ta staruszka mówi właśnie do czytelnika, są napisane tak zwanym dialektem tohokańskim. Wydaje mi się, że tohokański to był. Tak, czy tylko ja tak mam, że zawsze mi się myli Chiny, Japonia, Wietnam, Korea, mylą mi się po prostu te rzeczy i teraz japońska pisarka z Japonii, czyli jest to po prostu odmiana języka japońskiego, po prostu dialekt i też podobno bardzo trudno było właśnie tą książkę przetłumaczyć na język polski, żeby też oddać charakter tych fragmentów, no bo jednak były one napisane typowo w dialekcie takim, wiecie, starszym, bardzo lokalnym, ale uważam, że Dariusz Latoś naprawdę zrobił świetną pracę.
bo oddał bardzo dobrze właśnie te fragmenty, w którym ona mówi w tym dialekcie. I słyszałam też opinię, że na przykład no, ludziom ciężko przez to przebrnąć, że nie jest to do końca dla nich zrozumiałe i po prostu się męczą w czytaniu. Dla mnie to było jakoś, nie wiem dlaczego, bardzo takie proste i intuicyjne. Nie wiem, mi to sprawiało bardzo dużą przyjemność i jeszcze bardziej tak kreowało mi tą postać bardzo, bardzo prawdziwie. I dla mnie to jest właśnie niesamowity walor tej książki. Natomiast właśnie, słuchajcie, nie jestem stricte Wam w stanie powiedzieć, o czym dokładnie jest ta książka, bo wydaje mi się, że ona jest, znaczy wydaje mi się, ona jest po prostu bardzo kameralną historią jednej staruszki, która wspomina swoje życie i zadaje jakby sobie, zadaje nam różne pytania, na przykład a propos macierzyństwa, a propos roli matki, a propos tego, jaką właśnie ona rolę odegrała jako żona, jak bardzo poświęciła się dla swojego męża, dla rodziny, dla miłości. Tu jest zresztą taki piękny fragment a propos właśnie jej męża, kiedy go poznała. Była jeszcze słaba, zbyt niezdarna, by sama utrzymać się na nogach, dlatego potrzebowała idola, ideału. Znalazła go i zaczęła wspierać. Nie dlatego, że była silna. Właśnie dlatego, że siły jej brakowało. Wspierając go, chciała się upewnić, gdzie są jej kontury. Potrzebowała czasu, by znaleźć w sobie sens. I jakby tak mi się też to spodobało, że wiecie, że kontury. Ona po prostu wspierając i opierając się na drugim człowieku, sama chciała znaleźć jakby siebie w tym wszystkim. A też poniekąd z jednej strony też siebie zagubiła, siebie oddała, ale czy było warto, bo to była jednak miłość jej życia i bardzo go kochała. No bardzo, no ciekawa książka, do mnie bardzo przemówiła, ja polecam i bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, jeżeli czytaliście. W ogóle mój ulubieniec tego roku, też jeden z. Następnie, słuchajcie, mam dwie książki tej samej autorki. Tu ja bym mogła w ogóle nagrać osobny filmik, bo są to thrillery / kryminały. Fridy McFadden, czyli Zamknięte drzwi, pomoc domowa. Najpierw się, gdy sięgnęłam po Zamknięte drzwi i chyba postąpiłam książkohistycznie, masochistycznie. Wosk mi się wylewał. Nie masochistycznie, tylko książkohistycznie postąpiłam, bo właśnie na fali Zamkniętych drzwi, pomimo tego, że ta książka mi się nie podobała i się sfrustrowałam, później przeczytałam jeszcze Pomoc domową. Czy było warto? Było, bo przynajmniej sobie opinię wyrobiłam. Natomiast mogłabym naprawdę nagrać osobny filmik na temat tych książek, bo miałabym na ich temat bardzo, bardzo dużo do powiedzenia. Zresztą ja ogólnie mamy taką rodzinną grupę na Facebooku, na Messengerze właśnie no, z moją rodzinką. I tam im regularnie w ogóle nagrywam, słuchajcie, takie recenzje czytelnicze, czyli takie spontanicznie, wiecie, jak skończę książkę, właśnie nagrywam im osobno recenzję i jak tam się rozgadałam, i jak tam się rozemocjonowałam, to tutaj tego no nie powtórzę, bo tam a propos jednej książki mi to zajęło 20 minut, więc tak. No natomiast, w ogóle o czym są te książki, bo mi się już to zlało, kurczę burcze. Aha, to. Aha. Z tymi książkami mam coś bardzo ciekawego, bo ja miałam multum jakby przemyśleń na ich temat. Naprawdę, w ferworze właśnie nagrywałam te recenzje mojej rodzince i tam powiedziałam jakby, wiecie, bardzo dużo argumentów, bardzo dużo zarzutów i jakbym miała poczucie, że ja się a propos nich wygadałam i zapomniałam o tych książkach. Miałam wyrobione zdanie, mogłam je zaargumentować, a teraz jakbym po prostu zapomniała, o czym nawet one były. Po prostu są mi tak no przeleciały, chociaż się powtórzyłam. Ale dobrze, może pokrótce powiem najpierw, o czym są Zamknięte drzwi. To w tej książce mi się podobała tylko pierwsza strona, jakby koniec. No i oczywiście, o, co jeszcze jest plusem tych książek i dla mnie naprawdę praktycznie jedynym, to, że rzeczywiście one angażują. One po prostu wciągają, jak taka typowo rozrywka, chce się poznać zakończenie, tylko to nie jest takie, słuchajcie, przyjemne wciągnięcie w fabułę, że wiecie, jakaś fabuła na przykład Wam się podoba, bardzo ją lubicie i chcecie po prostu poznać historię, tylko no samo przez się chcesz poznać, ale niekoniecznie Ci się to podoba. Ja przynajmniej tak miałam. Poznajemy główną bohaterkę, która też już jest jakby starsza, ma ułożone życie, jest lekarką, jako tako ułożone życie ma. Natomiast jest, wiecie, jest sama, radzi sobie. No a okazuje się, że gdy miała 11 lat, to odkryła, że jej ojciec jest seryjnym
mordercą, że zabił z kilkanaście kobiet, jak nie więcej. No i też miał taki charakterystyczny znak rozpoznawczy, że odcinał im ręce i chyba te ręce przechowywał w jakiejś skrzyni, o ile dobrze pamiętam. No i właśnie to są te słynne zamknięte drzwi, no bo właśnie ta makabra działa się u nich w domu. U tej rodziny w domu po prostu. Ten ojciec w piwnicy niby miał jakiś, wiecie, jak ala zakład domowy stolarski, a tak naprawdę ćwiartował kobiety. No i dobrze. No i ta dziewczynka to odkrywa. I po prostu no mamy już czasy teraźniejsze, kiedy ona jakby wyszła, dajmy na to, na prostą. I nagle co się dzieje? Ginie jej pacjentka. Ginie jedna z jej pacjentek w bardzo podobny sposób, jak zabijał jej ojciec. A niemożliwe, żeby on zabijał, bo on jest w więzieniu skazany na 8-krotne dożywocie. No więc oczywiście, kto jest jako pierwszym podejrzanym w oczach detektywa? No ona. No i co? A ogólnie jakby w teraźniejszości nikt nie wie, że ona to ona. Że ona właśnie jest córką tego mordercy, prawda? Bo ona zmieniła już nazwisko, właśnie chciała wymazać tą przeszłość, nikt oczywiście tego nie sprawdził. Pomijając, że ona w ogóle jest chirurgiem i ma też partnera jakby biznesowego i nie wiem, ma chyba z nim klinikę razem założoną, no pal sześć, że nikt tego nie wie, no gdy zmieniła nazwisko. Mimo tego, że detektyw od razu to wie, no... Dobra, w każdym razie to jest główny zarys tej fabuły. No, że oczywiście podejrzenia spadają na nią, i główny motyw tej historii jest taki, czy my wierzymy, czy my przypuszczamy, że ona ma coś z tym wspólnego, czy to ona zabija, czy może to jej ojciec, czy ona w ogóle jest tak naprawdę taka niewinna, jaka się wydaje, czy może jest winna, bo też w tej książce mamy fragmenty teraźniejszości przeplatane oczywiście z przeszłością, kiedy dowiadujemy się, jakim dzieckiem tak naprawdę była ta nasza główna bohaterka. I to mi się nie klei, bo słuchajcie, ona nami z jednej strony jest kreowana jako naprawdę taka osoba w porządku, a z drugiej ja mam wrażenie, jakby autorka silnie chciała nam udać, że ona może być jednak trochę, no, troszkę psychicznie wątpliwa, prawda? No może być wątpliwa. Jeszcze to, jakie miała zapędy jako dziecko, też jest wątpliwe. Tylko słuchajcie, to jest przedstawione dla mnie w sposób nienaturalny i właśnie za przeproszeniem taki jakby chamski dla czytelnika, że weźcie ją jako podejrzaną. Z nią może być coś też nie halo. Ja po prostu czuję od Fridy, jak ona pisze, jakby ona pisała po prostu specjalnie. Ja nie wierzę w tych bohaterów, nie wierzę w tę historię. Też ta autorka pisze, kurczę, naiwnie, naprawdę naiwnie, nie wiem, pisze też w sposób przewidywalny jak dla mnie. Ona jak już pisała jakiś akapit, to ja wiedziałam, że na przykład tak nie będzie. Jakby nas usilnie chciała na coś przygotować, co się ma rzekomo zdarzyć, ale ja już czułam, że i tak to się nie zdarzy. I się rzeczywiście nie zdarzyło. No, bardzo też dużo powtórzeń. A sama książka, no rozwiązanie tego też... Nie. I przechodząc tym samym do pomocy domowej, jak ja mam Wam tutaj szybko to przekazać? No dobra, słuchajcie, w tej książce z kolei mamy główną bohaterkę, która również ma przeszłość średnią, bo wiemy, że była w więzieniu przez 10 lat, nie wiemy o co. No i tak samo, no szuka pracy, ma ciężko, prawda? No bo przeszłość, kartoteka się za nią ciągnie. Więc ona dostaje, jest na rozmowie o pracę w rezydencji ONE. Słuchajcie, wiecie, małżeństwo z małym dzieckiem, niby wszystko pięknie, ładnie, oni są mili, ona by bardzo chciała dostać tą pracę, bo oni oferują od razu zakwaterowanie, super wynagrodzenie i tak dalej. No ona nie wierzy, że tą pracę dostanie, no bo jednak zawsze wie, że później potencjalni pracodawcy sprawdzą jej przeszłość, no i będą wiedzieli, że z jakiegoś powodu była w więzieniu. No ale no co się musi zdarzyć? No wiadomo, prawda? No to jest zalążek historii, więc ona dostaje tą pracę i znajduje się w tej rezydencji. I też mamy, słuchajcie, garstkę bohaterów. Ogólnie ja to lubię, jak jest garstka bohaterów, bo wtedy często najciekawsze rzeczy wychodzą, bo wiecie, no poplątanie, jest poplątanie ogólnie, no muszą być jakieś różne połączenia i dopóki ufoludy nie schodzą z kosmosu i nie porywają głównej bohaterki, to jest wszystko w porządku. Natomiast, no mamy właśnie to małżeństwo, z tym dzieckiem. I teraz tak. Pani domu najpierw jest przedstawiana jako bardzo sympatyczna, ciepła, a odkąd zamieszkuje ta główna bohaterka nasza, która się nazywa
mili, to staje się nie do wytrzymania. No okropny typ człowieka, naprawdę okropny. Mówi jedno, robi drugie, bardziej prosi, żeby na przykład ta mili jako ich pomoc domowa, nie wiem, zrobiła coś. Ta mili to robi z jakby najszczerszymi chęciami i tak dalej, wiecie, taka jest uczciwa i w ogóle chętna, pomocna. A tamta później mówi, że nie prosiła ją o to. No i w ogóle praktycznie się tak psychicznie znęca nad tą mili. No a z kolei jej mąż no jawi się jako, kochani, ideał. Teraz pozwolę sobie przytoczyć, ja tu nawet akurat w tej książce, w tej nie zaznaczałam, ale w tej książce stwierdziłam, że ja zaznaczę i będę pisała ołówkiem rzeczy, no jakieś takie swoje spostrzeżenia. I w jednym fragmencie wypisałam sobie najczęstsze słowa, które używa ta autorka właśnie w tej książce. Te słowa to biceps, t-shirt, jeansy, muskulatura, przystojny, 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 zamykam powieki i sobie coś wyobrażam. Ona przy ludziach zamyka powieki, żeby sobie coś pomyśleć i wyobrazić. No bardzo normalne, prawda, zachowanie, bo my musimy zrobić tak. I wtedy ja myślę, ja wtedy teraz sobie wyobrażam, bo tak to nie, nul. No i natomiast, no właśnie, to są bardzo częste sformułowania. Ogólnie. Mężczyźni w tej książce to tylko, to jest po prostu, to są bicepsy wystające spod t-shirtu. To są właśnie, no nie no, musi być muskularny, a ta przystojność, ja pierdzielę, no przepraszam, no ona się powtarza tyle razy, że kobito, ja już zrozumiałam, że ci mężczyźni są przystojni, a w ogóle ten pan domu to już jest w ogóle przystojny nad przystojnymi przystojnościami i w ogóle nie ma żadnych kompletnie wad. A słuchajcie, główna bohaterka. Nie, ja nie mogę. Ja nie mogę, słuchajcie, kupić osoby, które są... Nie, inaczej. O, przypomina mi się, co po prostu czułam, bo zobaczyłam parę tych napisów, które właśnie tu napisałam. Ja rozumiem, jeżeli bohaterka usilnie jest na przykład kreowana jako mniej inteligentna, jako po prostu nie za bystra, okej. Tylko tutaj ja mam wrażenie, że to nie jest celowe, tylko ja nie mogę. Co to jest, słuchajcie, za wytłumaczenie? I w tamtej książce było tak samo, w tej książce. Słuchajcie, dzieje się niebezpieczna sytuacja. Główna bohaterka w pierwszy dzień przez ogrodnika tego małżeństwa ma ostrzeżenie. On w pierwszy dzień, jak się z nią wita, mówi jej, żeby ona uważała, że jej grozi niebezpieczeństwo. I co ona z tym robi? Uwaga, co ona z tym robi? Ona mówi tak. Ja pamiętam jego słowa, ja pamiętam, że on powiedział, że grozi mi niebezpieczeństwo. No ale co mam zrobić? Nic. Ona nie robi nic. W tej natomiast książce ktoś ją śledzi autem i ona mówi tak. Ja bym mogła teraz zadzwonić na policję, mogłabym im podać swoją lokalizację, ale nie zrobię tego. Okej, no dzięki. Przez całą książkę typ ją przed czymś ostrzega. No jakby kto normalny tak robi? Ma alerty, cały czas ma jakieś po prostu alerty, red flagi, nie wiem, już wprost ktoś jej mówi, typiaro, uciekaj, a ona ciągle mówi, tak, ja pamiętam jego słowa, ale nic z tym nie zrobię i ona nic z tym nie robi. Po prostu, nie wiem, no to jest tak frustrujące, bo to jest bardzo nienaturalne, słuchajcie, bardzo nienaturalne, no praktycznie nikt z nas tak by się nie zachował. No jakaś żaróweczka by się chociaż zapaliła, jakkolwiek byśmy chcieli to, wiecie, sprawdzić. I ta bohaterka ogólnie jest też niespójna, ja powiem wprost, ona jest głupia, mogę ją tak powiedzieć, znaczy mogę tak powiedzieć, już nie trzymajmy się wszelkimi poprawnościami. Jak dla mnie ona naprawdę... Jest też totalnie niespójna, bo w pewnym momencie fabuły ona też się zmienia jakby. I wiecie, nagle jest nam przedstawiona jako bardzo taka, nie wiem, twarda, inteligentna kobita, która sobie oczywiście ze wszystkim hopsiu radzi, a wcześniej no nie do końca, prawda? No, nie do końca, no w ogóle sobie nie radziła, no. Tak, i nawet, słuchajcie, ona nawet tworzy sama na siebie różne dowody. Ona na sama siebie... Chodzi o to, że jak na przykład jest jakaś sytuacja i ona nie chce, żeby ona wyszła na jaw,
i nie wiem, no nic nie powoduje, że ona ma wyjść na jaw, to ona tworzy sobie, nie wiem, jakiś dowód, wysyłając komuś SMS-a. Nie wiem, no po prostu głupie, głupie działania. Jeszcze co? Tylko to Wam jeszcze powiem. Bohaterka, która sama kładzie na siebie w ogóle jakieś wyimaginowane bariery, które w ogóle nie musiałyby istnieć, gdyby ona była normalną osobą. Normalną, prawdziwą osobą. Słuchajcie, ona na przykład, jak ten ogrodnik ją ostrzega x razy i już w ogóle poważnie ją ostrzega i ona chce się zapytać, o co mu tak naprawdę chodzi, to ktoś ją woła z domu. Ona nie jest jakoś, nie wiem, przytrzymywana. No nic nie wskazuje na tym, że ona nie mogłaby normalnie z tym ogrodnikiem, wiecie, porozmawiać, po prostu się go zapytać. Czy ona, no kim ona jest? No kto musi lecieć na każde zawołanie drugiej osoby? Jeżeli, nie wiem, nie jest się dzieckiem, prawda? I mama, nie wiem, nie woła na obiad. No ale kto jest tak ubezwłasnowolniony, że jak ktoś od razu woła z domu, to ty nagle nie możesz z kimś porozmawiać i o coś zapytać? I ona, i mamy naprawdę, słuchajcie, fragment, chce tam zostać i spytać Enzo, co dokładnie miał na myśli, wypowiadając to złowieszcze ostrzeżenie i co w ogóle chciał mi powiedzieć, ale muszę wracać do domu, nie mam wyjścia. Ona nagle, ale nie, ona nie ma wyjścia. Dlaczego nie ma wyjścia? Ktoś ją po prostu woła. Autorka jakby chciała nam usprawiedliwić jej zachowanie poprzez właśnie takie, ja powiem czytelnikowi, że ja wiem, że to by mogło nastąpić, ale ona tego nie zrobi. Jakby po prostu, bo tak, jest tu remedium, jakby na wszystko, bo tak, ona po prostu tak nie zrobi i tyle. Jejku, jejku, ale będę musiała to poskracać, że hej, bo tak. Natomiast teraz, ku uspokojeniu się, ostatnią książką listopada będzie piękna opowieść wigilijna w nowym wydaniu z cudowną Lisą Aisato i opowieść wigilijna oczywiście Charlesa Dickensa. I tak, jak tylko zobaczyłam tą książkę, to słuchajcie, no od razu, no Lisa Aisato, przecudowna ilustratorka, a też już x czasu temu chciałam poznać opowieść wigilijną samą w sobie, bo oczywiście, no kto nie zna Ebenezera Scrooge'a? Ja nawet nie oglądałam filmu, nie oglądałam no nic a propos tego, właśnie nie czytałam, a jednak opowieść wigilijna jest tak, nie wiem, charakterystyczna i tak znana, że właśnie nawet sama postać tego bohatera, wiecie, gdzieś nam się kojarzy i znamy wizerunek właśnie takiego skąpego, szarego, nieszczęśliwego, pesymistycznego człowieka. Co Wam powiem, może rozdzielę a propos ilustracji a treści. Jeżeli chodzi o ilustracje, no to one są oczywiście wszystkie przepiękne. Jeżeli chodzi o tą książkę, to jest też dużo mrocznych i pierwszy raz spośród właśnie wszystkich książek Lisy Aisato, które czytałam, które właśnie oglądałam, bardziej no jej ilustracje to oglądam, no ale też ona działa wiadomo w kooperacji, kooperacji literackiej, więc tu akurat w tej książce one są najbardziej właśnie takie z jednej strony mroczne, ale też nie ma, powiem Wam, ani jednej takiej, która by jakoś mnie specjalnie zauroczyła, bo w każdej poprzedniej jej książce, no to bardzo, no była chociaż jedna, było ich o wiele więcej, które mnie bardzo czarowały, mogłabym na nie patrzeć, powracać do nich i tak dalej. Tutaj żadna jakoś aż tak do mnie nie przemówiła, aczkolwiek no one wszystkie są świetne. A jeżeli chodzi o treść, to powiem Wam, że bardzo mnie ciekawi, że ta historia jest aż tak bardzo popularna i tak bardzo ciągle żywa jakby wśród nas, bo z jednej strony właśnie tak się zastanawiałam, czy to jest powieść do końca dla dzieci. No może i tak, z jednej strony jest trochę właśnie taka ciemna, oczywiście przekazuje takie bardzo ważne wartości, tylko jest to przekazane dosyć takim językiem, no da się czuć, że jest to jednak pisane te ponad 100 lat temu, że to jest, nie no, to jest plus. To jest plus, ale może nie do wiecie, nie do łatwego przyswojenia dla dzieci tej treści. Myślałam, że może tak, myślałam, że uronię łzę, myślałam, że jakoś się wzruszę, bo o to raczej nie trudno, jeżeli chodzi o starszych ludzi, którzy, wiecie, dokonują pewnej takiej wewnętrznej przemiany, a natomiast jakoś się nie wzruszyłam. Jaki motyw mi się podobał, to taki, że ludzie właśnie, którzy poświęcają swoje życia takim bardzo przyziemnym rzeczom, takim materialnym, bardzo, no takim, nie wiem, złym cechom, jak jakaś taka chciwość, zawód,
nienawiść i tak dalej, to, że po prostu te ich dusze zostają na ziemi i krążą wśród żywych, takie niewidoczne, pozostawione i noszą na sobie takie ciężkie łańcuchy właśnie z rzeczami, za którymi gonili za życia. Na przykład, czy to były jakieś właśnie pieniądze, czy jakieś kwestie, no jakieś inne, takie właśnie różne, to ta koncepcja mi się podobała, że oni są wśród nas i widzą teraz, co bardzo by chcieli zrobić inaczej, a po prostu nie mogą. I tak, ale natomiast i tak bardzo, bardzo mocno polecam. Jak się zbliżają święta, to może warto właśnie, nie wiem, kupić taki jeden egzemplarz pod choinkę i sobie tak, nie wiem, rodzinnie może przejrzeć, czy właśnie poczytać tą historię i w ten sposób ją poznać. No i dobra, to by były książki listopada i teraz pokrótce parę dodatków z jeszcze poprzednich miesięcy. Więc tak, krótko słuchajcie od Junie, bo jest cały filmik tu, od Junie, bo czytałam ją wtedy właśnie bity miesiąc. Więc tak, daję tylko znać, że przeczytałam, bo to jest moja duma, prawda, że ją przeczytałam. Ale zapraszam, jak chcecie opinię od Junie, to do tamtego filmiku. Bardzo, bardzo dobre dzieło przez duże D. I nie mam nic więcej do dodania. Jak sama Duna przez D, tak dzieło przez D i tak. Tu mam karteczkę Żniwo, czyli oto ta książka. Nila Schustermana, trzecia część Kosiarzy. Ja nie wiedziałam, że teraz wyszło też Pokłosie, czyli dodatek. Nie wiedziałam, że coś takiego ma mieć miejsce, więc też muszę się oczywiście zaopatrzyć i przeczytać. Natomiast tej książki nie mam fizycznie, bo ją pożyczyłam, ale natomiast Żniwo, ostatnia część trylogii cyklu Żniwa Śmierci, cudownej serii Kosiarze. Jak dla mnie super. Była to najdłuższa z tych trzech części. Nie będę oczywiście opowiadała Wam o czym. Myślę, że Anusz większość z Was za Kosiarzy sięgnęła, przynajmniej mam taką nadzieję, bo warto. No natomiast słuchajcie, trzecia część, uważam, że bardzo ciekawa klamra, jak zwykle wciągająca, niesztampowa, właśnie nieprzewidywalna, bardzo dobrze napisana, czego chcieć więcej. Następnie mam tutaj książkę z gatunku poradnikowego, już tak powiedzmy. Dzienniki wdzięczności Janice Kaplan. Tytułową wdzięczność z tej książki wyciągnęłam i do dzisiaj właśnie pamiętam o jakby kwestii wdzięczności. Jak naprawdę, jaka moc drzemie w tym, żeby być wdzięcznym za te fundamentalne rzeczy w naszym życiu i nawet jak nam jest źle, jak mamy różne wątpliwości, gorszy dzień, smutki, to jak sobie przypomnimy to, co jest dla nas właśnie takie najcenniejsze. Nawet takie, wiecie, rzeczy, które no naprawdę niby no nikt się nie zastanawia, nie wiem, znaczy nikt się nie zastanawia, no są ludzie, którzy się zastanawiają, ale nad tym, że nie wiem, że możemy wziąć głęboki wdech, że możemy widzieć, że możemy czuć, że możemy coś dotknąć. Dla mnie to są takie rzeczy fundamentalne, że ja absolutnie się w ogóle z tego nie śmieję, że no jak ja mam takie rzeczy doceniać, to wiecie, że to jest takie oczywiste. No właśnie nie, to nie jest oczywiste, bo jakby tego zabrakło, to albo by nie było nas, albo by zawalił nam się cały świat, więc tak, więc ja uważam, że też we wdzięczności kryje się bardzo, bardzo duża moc i ona bardzo często może obrócić nasze sytuacje o 180 stopni, właśnie te negatywne, na bardzo pozytywne, albo przynajmniej na do zniesienia. Natomiast hitem, takim właśnie jakby można, no może nie popularno-naukowym, ale poradnikowym literatury samorozwoju, to chciałam powiedzieć, takiej literatury samorozwojowej, to jest książka Atomowe nawyki, której też nie mam, też ją pożyczyłam. To jest książka bardzo, bardzo godna polecenia. Tutaj też nie będę się rozpowiadać, bo jakby o czym konkretnie jest. Jeżeli ktoś, nie wiem, ma takie negatywne odczucie do słowa nawyk, to niech się nie zraża, bo naprawdę ona jest inna. Inna wśród takich książek z tego gatunku właśnie poradnikowego, samorozwojowego. Uważam, że jest inna, uważam, że naprawdę czuć czas, jaki przebył autor, żeby napisać tą książkę. Czuć to, że musiało czas, że musiał minąć czas, aby w nim się to wszystko ułożyło. Czuć, że do tych przemyśleń właśnie doszedł sam, albo oczywiście za pośrednictwem też innych osób, ale żeby to nie było od tak, że okej, on wydaje teraz książkę o tym i tyle, że patrzy się tylko na pieniądze, bo w dobie dzisiejszych czasów, że takie rzeczy się sprzedają, bo nawyki, bo wiecie, samorozwój i tak dalej. Właśnie nie. Widać tutaj poświęcone taką
bardzo, kurczę, skondensowaną, świetnie, powtarzam, świetnie przedstawioną wiedzę, informacje, pewne rzeczy tak przedstawione inaczej, ta perspektywa jest tak odwrócona, że można naprawdę na wiele rzeczy spojrzeć właśnie z tej innej strony. Więc ja Wam bardzo mocno polecam, bo można wyciągnąć naprawdę z tej książki bardzo, bardzo wiele, a oczywiście, no jak wszystko, i ta książka, i to, co z niej wyciągniemy, jest mocno subiektywne, dlatego polecam sprawdzić, co sprawdzi się właśnie Wam. I ostatnią książkę, która w ogóle teraz wydaje mi się, że ona jest dosyć popularna, a ja jak ją kupiłam, to kompletnie o tym nie wiedziałam. Natomiast to jest Nic mnie nie złamie, David Goggins. Czemu tak zrobiłem? To jest ciekawe, bo ja po prostu na fali atomowych nawyków, tak mi się atomowe nawyki spodobały, że po prostu weszłam w Empiku na, wiecie, na podobne, po prostu na polecane z podobnej kategorii. I wyświetliła mi się ta książka i po prostu ją kupiłam. Nawet nie wiedziałam, kim jest konkretnie ten człowiek. I co się okazało, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, przynajmniej jak dla mnie. Bo finalnie okazało się, że tak naprawdę nie do końca może dostałam to, czego oczekiwałam, ale i tak dostałam coś ciekawego i jakby bardzo dobrego. Więc nie ma w tym nic złego, że wiecie, że jakby to nie sprostało temu, co może i chciałam, bo poznałam historię wyjątkowego, niesamowitego, niebywałego człowieka i tak naprawdę w sumie przypadkowo przeczytałam swoją pierwszą biografię tak naprawdę mężczyzny, który nie dość, że był w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, był w Navy Seals, ukończył wiele jakby takich, ja nawet nie wiem jak to nazwać. Kurczę, nie pamiętam teraz jak to nazwać, ale wiecie, po prostu mnie takie tematy jakby nie interesowały. Ja nigdy o tym nie czytałam. Chodzi mi właśnie o jednostki specjalne, o struktury, jakie działają właśnie w chociażby właśnie amerykańskich siłach zbrojnych i ogólnie w siłach zbrojnych. Nie dość, ja też nie interesuję się sportem. Tutaj jest tego sportu też bardzo dużo. Także finalnie mówię, przeczytałam biografię z tematów, którymi się nigdy nie interesowałam i było to bardzo naprawdę ciekawe przeżycie. Bardzo takie bym powiedziała, z jednej strony takie męskie, bo ta książka jest taka, kurczę, jest taka gruboskórna. Ta książka jakby ocieka potem, ocieka krwią, ocieka łzami, ocieka siłą. Nieźle, po prostu nieźle, jak można właśnie za pośrednictwem tego, jakim się jest człowiekiem, stworzyć na przykład coś fizycznego, w tym przypadku jest to książka i ta książka tak mocno charakteryzuje Twoją osobę, że możesz mieć takie skojarzenia, że ta książka właśnie jest tak silna, jak ten tutaj mężczyzna na okładce. Niebywała jest ta historia, ogólnie jak dla mnie to jest niebywały człowiek. Też uważam, jeżeli chodzi o jego ogólnie podejście do życia i styl życia, on jest zupełnie nie mój. Ja mam ogólnie inne, wiecie, inne po prostu podejście, inne takie, nie wiem, może życiowe właśnie motywacje. Uważam, że w czym innym znajduję siłę. Powiem Wam też, że na końcu tutaj rozdziałów są jakby rady zawarte od Davida, że wiecie, jak my możemy wdrożyć to, co on wdrożył, jak my możemy działać tak jak on. Na mnie na przykład by to kompletnie nie działało, bo tak jak już powiedziałam, ja mam inne takie, wiecie, w czymś innym widzę siłę. Mnie by to bardziej jakby, nie wiem, dołowało, jakby właśnie spychało w dół, więc jakby, nie wiem, mam wrażenie, że po prostu te poglądy mogą być takie kontrowersyjne i naprawdę na większość ludzi nie będą działać. Że uważam, że bardziej chyba warto podejść do tej książki jako biografii tego człowieka, naprawdę nietuzinkowego i bardzo wyjątkowego, aniżeli żeby jakkolwiek, nie wiem, próbować być takim jak on albo kopiować to, co u niego się sprawdziło. Bo nie wiem, jak dla mnie to jest jakiś nadczłowiek po prostu. I nie mówię, że tutaj wiecie, nikt z nas by nie mógł czegoś takiego osiągnąć, ale po prostu pamiętajmy, że każdy może coś osiągnąć na swój własny sposób, swoją własną drogą, różnymi metodami i wiecie, to co działa na jednego, to niekoniecznie będzie działać na drugiego, co jest oczywiste. Ale tak, ale postać warta zapoznania. I to by było na tyle. Bardzo długi wyszedł ten filmik. A w tym momencie miło do Was było sobie pogadać. I dziękuję Wam, że byliście, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Pa, pa!